Witam Państwa. Rozmawiamy. Dzisiaj chcemy z panią Janną Faryś, psychoterapeutką, trenerem umiejętności społecznych, porozmawiać o konfliktach. Asiu, boimy się konfliktów. Co to takiego w nas jest, że konflikt wywołuje jakieś takie zalewające uczucie lęku? Myślę, że to jest też jakieś takie doświadczenie, że chcemy znowuż polaryzować, że w życiu albo jest bardzo dobrze i nie ma konfliktów, a jak już jest konflikt, to jest bardzo źle. Tak, rzeczywiście tak jest. Większość osób boi się konfliktów. Wiem o tym też z moich doświadczeń pracy z grupami, bo prowadziłam przez wiele lat zajęcia grupowe dotyczące sytuacji konfliktowych, tej konflikt, zagrożenie czy szansa. I no, większość osób, które na tych spotkaniach były, no, właściwie wszystkie bały się konfliktu. Tak mam, związane to jest według mnie z doświadczeniami związanymi z konfliktem z dzieciństwa. Bardzo często dzieci, jako dzieci byliśmy świadkami konfliktów, albo to były konflikty z nami, rodziców. I teraz konflikt wiąże się w związku z tym z jakąś agresją, ekspresją emocjonalną, albo z cichymi dniami. Natomiast nie łączy się z wyjaśnianiem, zrozumieniem tej sytuacji, z przepraszaniem, z pojednaniem. Takich doświadczeń ludzie nie mają. Nie? Czyli takie modelowanie, że możemy być w konflikcie i możemy go rozwiązywać, prawda? Tak. Czyli jak gdyby też rozumiem, że gdzieś w emocjach nam się kojarzy to z tym, że konflikt dzieli, zamyka, nie pozwala na rozwój, że są same straty. Tak, większość osób ma taki pogląd, że konflikt niszczy relacje, więc za wszelką cenę stara się uniknąć konfliktu, żeby do niego nie doprowadzić. Zamiast patrzeć na to, że konflikt może być taką sytuacją rozwojową, gdzie no, w zależności od tego, jak się go poprowadzi, może dojść do rozdzielenia lub do zbliżenia w relacji. A powiedzmy jak gdyby wprost, to jak może wyglądać konflikt rozwojowy, czyli jak to się ma zadziać? No tak to się dzieje, że czasami w sytuacji konfliktowej, kiedy emocje są bardzo silne, no można mówić coś, czego się nie chce, nie pamiętać wiedzy związanej z tym, jak chcielibyśmy się zachowywać, jak mówić, jak się komunikować. I czasami mówimy, epitetujemy, czyli tam mówimy, ty idiotko, albo wyciągamy z przeszłości jakieś tam wypominki, ty zawsze, czy nigdy, generalizujemy. I to w emocjach się może zdarzyć. Natomiast potem bardzo ważne, żeby doszło do takiego powrotu do tej sytuacji konfliktowej. Kiedy spadną emocje, gdy się jakoś tam można spojrzeć na siebie trochę z boku, zobaczyć, co się mówiło. Ale wiesz, jaki mam taką od razu myśl, co my robimy wtedy? Ciche dni są. Ciche dni. Czyli zaczyna się omijać temat i udaje się, że w ogóle go nie ma. Że tego nie ma, ale to dalej jest konflikt. A to jest dalej trwający konflikt, w którym się na siebie obrażamy, czekamy, aż druga strona do nas przyjdzie i, nie wiem, przyzna się, czy powie, a nie ma wyjścia, to co teraz ważnego mówisz, w takie spojrzenie i zastanowienie, co to takiego się stało. Tak. I mogły paść raniące słowa, prawda? Bo to jest tak, że nie ma takiej możliwości, żeby nie padły nigdy, żeby tak się zawziąć w sobie i żeby teraz te słowa nie padły. Tylko żeby potem umieć się do tego przyznać, umieć wyjaśnić, umieć powiedzieć na przykład, wcale tak nie myślałam, to moje emocje. I teraz rozmawialiśmy przecież w związku z zakupem, którego mieliśmy dokonać wczoraj, a ja zaczęłam wyciągać jeszcze rzeczy sprzed ślubu. Można było teraz zobaczyć trochę siebie tak bardziej obiektywnie i rozmawiać o tym. To znaczy, że my nie umiemy rozmawiać o sobie? Właśnie myślę, to jest ten moment uczenia się też, czyli taki trening umiejętności. To jest nabywanie umiejętności też wglądu w siebie i rozmowy o tym, co ja czuję. Rozmawianie, bo teraz takiego rozmawiania o tym, co ja czuję, kiedy nie ma tego konfliktu i tych emocji z tym związanych. Tak jakby rozmowy o konflikcie bez konfliktu, nie? Czyli na przykład jak ja przeżywam, zastanawianie się, jak to było w moim domu, co ja powielam. Bo tak jak powiedziałeś, Grzegorz, o cichych dniach, no to teraz osoby, które stosują taką ekspresję emocjonalną w konfliktach, czasami myślą o sobie, że są konfliktowe i łatwiej im okazać, że konfliktują się. Natomiast te osoby, które stosują ciche dni, czyli tak zwaną bierną agresję, bo to też są zachowania agresywne, bo ciche dni bardzo ranią, a agresję mierzymy jakby zranieniem.
czy ekspresją też jakichś zachowań. I tak. Nie uznajemy w ogóle milczenia jako za agresywne zachowanie. I takie osoby często mówią, ale ja jestem bezkonfliktowy, bo ja wychodzę do drugiego pokoju i się nie odzywam. Ja nic nie robię. Nie? I nie zdają sobie sprawy z tego, że to nic może być równie raniące jak epitety i płynące ekspresyjnie rzucane nie przedmiotami i tak dalej. Nie? I takie osoby trudniej się z nimi pracuje w obszarze konfliktu, bo właśnie uważają, że są niekonfliktowe. To on krzyczał, nie? Czyli to jest bardzo ważne, żeby też, bo teraz sobie myślę tak, no, czy w ogóle, to często też u naszym pacjentom uświadamiamy, czy w ogóle jest możliwe życie bez konfliktów w małżeństwie, w relacji rodzice-dzieci, dzieci-rodzice, nie wiem, z pracodawcą, z przyjacielem, czy w ogóle jest możliwa taka relacja? Znasz taką relację? No nie znam takiej relacji i tak naprawdę konflikt towarzyszy rzeczywistości i ważne, żeby wiedzieć, że miarą dobrej relacji wcale nie jest bezkonfliktowość. Właśnie. Tylko co się, jeżeli w jakiejś relacji rozwiązuje się konflikty, to tak naprawdę powoduje to przybliżenie emocjonalne, bo już takie jest doświadczenie, że można się pokłócić, można sobie wybaczyć, można porozmawiać i może być blisko. Nie? Czyli może dojść do konfliktu, ale też możemy się uczyć tego, że po takim konflikcie możemy o tym rozmawiać i to nie jest raniące. I to nie jest raniące. A to jest budujące wtedy. A to jest budujące. I daje takie poczucie bezpieczeństwa na przyszłość, że tak może się też wydarzyć, że można mieć takie doświadczenia, inne doświadczenia związane z konfliktami, z sytuacjami konfliktowymi, tak, rozwojowe. Myślę sobie właśnie w tych rozwojowych rzeczach, że wzorzec konfliktu z domu to jest taki, kiedy dzieci widziały konflikt, a nie widziały, kiedy rodzice rozmawiali o tym konflikcie, czyli nie kończyli go. Czyli jaki obraz konfliktu powstaje? Taki, którym konflikt burzy, zamyka, oddziela, prawda? Pozostaje bez wyjaśnienia. No więc dlatego ten mechanizm, później unikajmy konfliktów. Tak, no bo właśnie wiąże się z lękiem i poczuciem zagrożenia. Dzisiaj myślę, że ważne, że powiedzieliśmy o tym, bo to jest też takie doświadczenie, które gdzieś spotykamy się z tym, że dorosłe osoby mogą myśleć, że można przejść przez życie bez konfliktu. To chcemy dzisiaj wyraźnie powiedzieć, tak się niestety nie da. I ważne, żeby też tak patrzeć na siebie, trochę jak, no, że jestem istotą konfliktową. Człowiek jest istotą konfliktową. I to nie jest miarą tego człowieczeństwa, tylko miarą człowieczeństwa jest to, że będziesz umiał te konflikty rozwiązać. Tak, że to nie jest, że to jest jakiś wymiar też człowieczeństwa, konfliktowanie się, ale wymiar nie destrukcyjny, tylko służący rozwojowi. Zachęcamy do takiego oglądu, proszę Państwa, na temat własnych konfliktów, umiejętności ich rozwiązywania, a jeśli Państwo potrzebujecie treningu, to po prostu trzeba taki trening znaleźć. Są bardzo różne treningi, sposoby wglądu w siebie i to są naprawdę rzeczy, które bardzo mocno rozwijają. grzegorz.kudlak@boska.tv.pl to jest sposób kontaktu. Dziękujemy i zapraszamy na następne spotkania.